Najpierw dobry wieczór. Dobry wieczór. Dla wszystkich tych, którzy czekają wyłącznie na informacje z kortu, powiemy, że będzie też coś o psie. Musiałam to powiedzieć, Agata rozwinie temat. A teraz Iga. Tak, a zaczynamy od Huberta Hurkacza, dlatego że to dzisiaj taki słodko-gorzki dzień dla polskich tenisistów, tak jak zresztą Jacku przed chwilą powiedziałeś. No i zacznę od Huberta, żeby państwa później zostawić z takimi pozytywnymi tylko informacjami. Zobacz, ogromna różnica. Borna Koric był po prostu dokładniejszy, był precyzyjniej, bardziej precyzyjny i w pierwszym secie w tiebreaku Hubert Hurkacz przegrał do 7-3 tiebreaka, a z kolei w drugiej partii zadecydowało wprawdzie tylko jedno przełamanie, ale set przegrany do 3. Hubert Hurkacz zakończył swój udział w turnieju w Madrycie, nie gra też już w turnieju w grze podwójnej i kolejnym jego startem, gdzie będzie, jest turniej w Rzymie. Tak jest. A wracamy do Igi Świątek z Bernardą Brunnej, daje lekcje gry swoim przeciwniczkom. A do tego jeszcze powiedzieć, że Polka aspiruje do koronacji i tak jak mówię, w pięknych słowach, hiszpańska marka codziennie jest wzmianka o Idze Świątek i codziennie w bardzo, bardzo ładnych słowach o Idze piszą. No, znalazła się Dinara Safina, która też na kortach ziemnych, pamiętam, że grała bardzo dobrze. No i w zestawieniu też Ons Jabeur, Tunezyjka. Natomiast tak jak mówię, no Iga Świątek po prostu bije po kolei wszystko. Strach pomyśleć, co będzie za kilka lat. W kolejnej rundzie spotka się z Jekateriną Aleksandrową, która po bardzo trudnym meczu w 3 setach pokonała Chinkę Zheng Shuai. Tak jest, oczywiście. A propos tych piesków, jeśli możesz. Tak, oczywiście, że mogę, ale w temat wprowadzi nas Iga Świątek. Najpierw słuchamy. Tak, Iga Świątek powiedziała o technologii i po tym spotkaniu właśnie słuchając Igi, to mnie zainspirowało do tego, żeby zagłębić trochę ten temat, o co chodzi z technologią, bo skoro tenisistka, która była widywać i ma zdolności obserwacyjne dużo lepsze niż taki zwykły pies. Jest to... No, jest to na pewno coś niespotykanego. Jest. I widać było przed chwilą też na zdjęciach, że jest to na pewno atrakcja turystyczna, bo chodzą kibice i też filmują, robią zdjęcia, także na pewno jest to dodatkowa atrakcja. Agata Bachano, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Co dzieje się w Madrycie na kortach i nie tylko. Formuła 1 z kolei, dominacja Red Bulla w tym sezonie staje się faktem i wygląda na to, że Max Verstappen ma rywala. Rękawice rzucił mu kolega zespołu Sergio Perez w azerskim Baku. Meksykanin wygrał drugi wyścig w tym sezonie i goni mistrza świata w klasyfikacji kierowców.